Myślę, że faworytem meczu Polska-Słowacja jesteśmy my, natomiast wiadomo, że jest to turniej i tutaj wszystko może się zdarzyć. No niemniej jednak kciuki będę trzymał za reprezentację Polski. Będę zadowolony z każdego wyniku, który da nam 3 punkty, ale jak miałbym się pobawić w Jasnowidza, to powiedziałbym 2-0. Moim zdaniem wynik meczu Polska-Słowacja będzie 2-1 dla nas. Myślę, że to będzie dobry początek jako pierwsze spotkanie na Euro w grupie. Mam nadzieję, że wygramy, a mimo tego, że to będzie ciężki rywal, to jednak to będzie dobry początek. Polska-Słowacja 2-0, z strzelcami bramek Robert Lewandowski i Kamil Jóźwiak. W mocnym akcencie 2-0 dla naszej reprezentacji. Po bramkach Roberta Lewandowskiego i Grzesia Krychowiaka typuje. Myślę, że po prostu będzie początek jakiś nerwowy z obu stron, jak to na inaugurację często wielkich turniej, ale napoczniemy ich i spokojnie będziemy kontrolować przebieg spotkania. Siema, tutaj MHL z Iskomago, gram sobie w CSKA, ale piłeczkę też sobie czasami lubię obejrzeć, szczególnie gra polska. Dlatego pierwszy meczek na Euro, który zagrają ze Słowacją, typuje na 2-1 dla naszych biało-czerwonych przyjaciół. Pozdrawiam. Moim zdaniem w pierwszym meczu Polaków ze Słowacją padnie wynik 1-0. Pokuszę się o dokładnego strzelca, będzie to Piotr Zieliński. Myślę, że Polacy będą mega zmotywowani i będą chcieli hucznie rozpocząć turniej. Rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Słowacji. Słowacji, która nie przegrała swojego meczu od listopada 2020 roku. Słowacji, która w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze pokonała reprezentację Rosji w marcu. Tą reprezentację Rosji, z którą w ostatnim sparingu mierzyła się kadra Paulo Sousy. Słowacja w swojej kadrze ma zawodników pokroju Hamsika, Dobrawki, Skriniara, mistrza Włoch z Interem, dobrze znanego Kuciaka, czy Ondreja Dudę. Dlatego mój typ na mecz Polska-Słowacja to pomoże mało widowiskowym meczu 1-1. Siema, tu Leman z Iskomago, jestem profesjonalnym zawodnikiem CSGO. Ale gdy Polska gra na dużym turnieju, to nie można odpuścić meczu. W pierwszym spotkaniu stawiam 2-1 dla Polski. Typ meczu Polska-Słowacja 1-0, bramka Robert Lewandowski z rzutu karnego. Moje wyniki Polska-Słowacja to myślę, że Polska wygra 3-1. Wiadomo, może będzie początek trudny jak zawsze, ale mecz otwarty myślę, że Polska wygra. Mimo wszystko, że jest nowe treny, nowe wyzwania. Ale będziemy kibicować i myślę, że Polska pierwsza mecz 3-1 wygrywa. Moim typem na mecz Polska-Słowacja jest 2-0 dla Polski i moim zdaniem strzeli Lewandowski i Zieliński. Siema, z tej strony Lazar z Iskomago, a mój typ na mecz Polska-Słowacja to 2-0 dla Polski. Mój typ pierwszego meczu Polaków na Euro ze Słowacją to oczywiście wygrana naszej reprezentacji. Myślę, że Paulo Sousa podczas dwutygodniowego zgrupowania w Opalenicy przygotował chłopaków do tego meczu jak najlepiej. Także mam nadzieję, że na boisku to udowodnią i ten mecz wygramy. 4-0 dla Polski. Tylko zwycięstwo.